Andrzejewska. Witam Państwa. Moim gościem jest pan Robert Kowalczuk, psychoterapeuta. Witam pana bardzo serdecznie. Witam panią. Panie Robercie, badanie CBOS-u, które przeprowadzono w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych, wykazało, że w ostatnich latach, a konkretnie od roku 2003, spadło zażywanie narkotyków wśród młodzieży z 24% do 15%. No, wynik jest pozytywny, można powiedzieć, że ten trend jest bardzo dobry, no ale kolejnym zagrożeniem dla młodzieży, który może temu trendowi zagrozić, są dopalacze. No są dopalacze. No jest to jakaś nowa kampania, jakby może nie powiedzielibyśmy narkotykowa, ale taka, która znowu będzie włączała ludzi w ciekawość, ponieważ bardzo dużo się wokół tego w ostatnim czasie mówi i bardzo chętnie się tego próbuje, pokazując, że to tak naprawdę nie jest zagrożenie. A jakie to jest zagrożenie tak naprawdę dla młodzieży? No wie pani co, no zagrożenie jest proste, dlatego że generalnie jeżeli czegoś spróbujemy, zasmakujemy i zaczynamy tego przeżywać to w formie pozytywnej, no to się do tego przyzwyczajamy i tak jak z każdym narkotykiem, zaczynamy od czegoś lekkiego, a kończy się na czymś cięższym, bo potrzebujemy większych wrażeń, a to może być właśnie początek takich wrażeń. Dlaczego młodzież sięga po takie środki i w jakich sytuacjach najczęściej? Sytuacji jest wiele i różnych, bo i może być sytuacja problemów osobistych, emocjonalnych, w szkole, z rówieśnikami. Przyczyn jest na pewno bardzo dużo tak naprawdę i każdą sytuację moglibyśmy rozpatrywać indywidualnie, ale zawsze jest wtedy, kiedy potrzebujemy jakiegoś doświadczenia, a też dla szpanu, bo tak naprawdę też tak to jest. A które grupy najbardziej są narażone na kontakt z dopalaczami? Czy rzeczywiście tylko młodzież sięga po dopalacze? No ja myślę sobie tak, że możemy powiedzieć, że zacznijmy od gimnazjum, bo ja myślę sobie, że gimnazjum już jest jakby taką formą doświadczenia różnych sytuacji, lubi doświadczać. To też jest ten okres, w którym się najbardziej buntujemy w gruncie rzeczy, a badania pokazują tutaj końcowych klas szkoły ponadgimnazjalnej, czyli ta młodzież, która jakby już wychodzi i idzie w kierunku studiów, ale studenci też nie są od tego wolni. Kto w takim razie jest wolny od dopalaczy? Każdy, kto tak naprawdę rozsądnie do tego podchodzi. Oczywiście młodzież jest o tyle narażona, że podchodzi do tego bardzo silnie emocjonalnie. Jak każda rzecz, która nas jakby angażuje, dodaje nam pewnych takich siły, a potem wrażeń, bardzo szybko nas uzależnia, bo uzależnić można się od wszystkiego, a między innymi od dopalaczy. Mówi się bardzo często, tak słyszy się, ludzie mówią, że dopalacze to jest jakaś tam alternatywa dla niebezpiecznych narkotyków. To jest prawda? Ja bym na to tak nie popatrzył. Ja myślę sobie tak, narkotyk jest narkotykiem, to tak samo jak samo palenie trawy było takim elementem, że to nie jest narkotyk, ale jednak z naszego doświadczenia w naszej placówce wynika z tego, że zaczyna się często od właśnie miękkich, lekkich narkotyków, a potem kończy się na ciężkich. Potem także już krok tylko do uzależnienia. Dokładnie, także tutaj nie ma jakby takiej granicy. A czy dopalacze mogą w ogóle tak uzależnić jak narkotyki? Znaczy mogą być takim wstępem na pewno do tego, żeby sięgać po coś bardziej, po coś więcej, bo tak jak każda forma uzależnienia, zaczynamy od czegoś lekkiego, przyjemnego i najgorzej, jak się do tego przyzwyczajemy, bo ten mechanizm przyzwyczajenia, dodawania sobie wrażeń, dodawania sobie siły, dodawania sobie przeżywania czegoś, to taki jak i z alkoholem i z każdym innym uzależnieniem, to tak samo jest tutaj. A jakie są skutki psychiczne i fizyczne zażywania dopalaczy? No bo o tym chyba trzeba by było powiedzieć. No wiadomo, jak z każdym uzależnieniem są problemy. Problemy polegają na tym, że tak naprawdę w uzależnieniu nie liczy się nic innego, tylko wrażenia i przeżywanie i dodawanie sobie jakby takich przeżyć emocjonalnych i fizycznych. Wiadomo, że jeżeli od czegoś się uzależniamy, czy to są dopalacze, czy to są leki, czy to są właśnie narkotyki, to organizm się tego domaga. Dopóki nie ma takiego przejścia detoksu, czyli odtrucia tego organizmu, to ten organizm będzie tego potrzebował i będziemy cały czas musieli brać coraz więcej. Nie ma takiego tłumaczenia, bo często się tłumaczy, że ja to tylko raz, albo raz na jakiś czas, albo sporadycznie. Każdy organizm jest inny i tutaj nie przewidzimy tego, czy w momencie wzięcia kilku razy nie uzależnimy się i nie będziemy potrzebowali tego. W którym momencie właściwie można rozpoznać, że jesteśmy już uzależnieni?
Oczywiście w tym momencie, kiedy zaczynamy myśleć o tym i kiedy zaczynamy dochodzić do wniosku, że jest nam to potrzebne i bez tego nie potrafimy żyć. To tak jak mówię, to jest dokładnie mechanizm działania, jeżeli chodzi o dopalacze, jest mechanizmem działania do każdego uzależnienia. Jeżeli to zaczyna nakręcać nas, w takim cudzysłowiu, wciągać w nas do tego, że myślimy o tym, że musimy podejść, że musimy kupić, że musimy wziąć, to już jest niebezpieczeństwo, że jesteśmy uzależnieni. No ale wiele osób nie ma tej świadomości, że to już jest uzależnienie. No nie ma świadomości, ale myślę sobie tak, że jeżeli chodzi o tutaj czujność rodziców, jeżeli mówimy o młodzieży, czyli o takiej gimnazjalnej, ponadgimnazjalnych osobach, żeby też tłumaczyły dzieciom i pokazywały skutki tego, żeby też rozmawiały o tym. Chociaż z tego co wiem... Takie rozmowy w ogóle są skuteczne? Jeżeli kontakt z rodzica z dzieckiem jest i dziecko i rodzic dla tego dziecka jest w jakiejś formie autorytetu, to tak. Oczywiście można się posilić różnego rodzaju materiałami, które można dostać w internecie, ale nie tymi, które mówią, że to jest na plus i że to jest wspaniałe, tylko no właśnie, pokazać... A tych materiałów w internecie jednak jest najwięcej, które mówią o tym, że to jednak nie jest szkodliwe i pomoże nam w jakiś sposób. Ale jak każda forma przekazu, wiadomo, jest to forma jakaś forma marketingowa, czyli pokazująca, że to jest na plus. Szukania tych materiałów, które pokazują taką informację, że jednak nie do końca wszystko jest takie cacy, bo nigdy nie ma tak, że wszystko jest w 100% dobre i rewelacyjne. To jest jedno. Druga rzecz, z tego co wiem, szkoły zaczęły się zabezpieczać i organizować różnego rodzaju spotkania właśnie z osobami, które wyszły z uzależnienia, czy to z Monaru, czy to z innych ośrodków, zapraszają do tego, żeby porozmawiać z młodzieżą, żeby pokazać skutki uzależnienia i te mechanizmy, żeby też jakby wyjść naprzeciw, bo te dopalacze spowodowały trochę wśród młodych ludzi takie przyzwolenie i taki chęć spróbowania. To jest taki sposób nakręcania siebie i znajomych do tego, choć spróbujemy, zobaczymy jak to jest. I ten procent, który tutaj Pani podała, może w którymś momencie wzrosnąć. Wzrosnąć niebezpiecznie. Dokładnie. No a z drugiej strony, no ci młodzi, skoro słyszą, że to jednak jest legalne, no to tym bardziej mają dostęp do tego i tym bardziej po to będą sięgać. No będą sięgać. Często młodzi ludzie lubią zrobić coś dla samego spróbowania i w gruncie rzeczy nie jest to niczym złym, ale próbowanie różnych rzeczy i doświadczanie, ale doświadczanie z narkotykami czy doświadczanie z jakimiś innymi substancjami nie do końca jest pozytywne, bo tak jak mówię, nikt nie zna siebie i nie wie, czy po jednym, dwóch razach nie będzie, organizm jego się nie uzależni i nie będzie tego potrzebował. To tak jak jest z piciem kawy. Możemy pić kawę i wcale się od niej nie uzależnić, a możemy wypić parę razy i potem organizm się domaga tego, żebyśmy normalnie pili co często i coraz więcej. I to jest dokładnie ten sam mechanizm. A z drugiej strony przecież teraz się mówi o szkodliwości tych środków, no a jednak są tak popularne wśród młodych ludzi, że nawet to ich nie zraża. Jakie mogą być konsekwencje tego? To znaczy tak, no wie Pani, popularność jest tą formą, że jest coś jakby w kierunku zakazania. Często firmy lubią robić takie zamieszanie wokół tego, bo czym więcej jakby się mówi o tym, to nakręca jakby dokładnie, nakręca sprzedaż. Nieważne co mówimy, ważne, że mówi się o tym. Wiadomo, że młody człowiek na zasadzie buntu i na zasadzie ja wam pokażę zrobienia czegoś na przekór, będzie chciał tego spróbować. Nie tylko młody człowiek, ale generalnie człowiek ma takie tendencje do tego, żeby coś właśnie na przekór, a ja wam pokażę i zbuntuję się i spróbuję tego. To niebezpieczeństwo jest takie, tak jak mówiłem, że nie znamy siebie, na ile po prostu to może nas wciągnąć do czegoś, a niebezpieczne jest to, że spróbowanie, najpierw zaczynanie od dopalaczy może skończyć się czymś mocniejszym i nie do końca dobrym dla nas, bo wyjście z uzależnienia, tutaj Pani nie ma badań, ale to jest bardzo niewielki procent osób, które potrafią przezwyciężyć ten nauk, to uzależnienie, a samo spróbowanie i prób takich, które powodują, że ktoś próbuje wychodzić, jest mnóstwo, ale tych, którzy wychodzą z takich ośrodków, kończą uzależnienie, jest bardzo niewielki procent.